odczuwacie tremę, zwłaszcza przed wystąpieniami publicznymi albo, nie wiem, w jakichś takich sytuacjach towarzyskich, bo ja mam bardzo często. Czasem się cieszę, że się z kimś spotkam, z drugiej strony się stresuję. Mam jakieś takie paranoiczne przekonanie, że na pewno zrobię złe wrażenie. Pamiętam taką scenę ze szkoły. To była już gdzieś czwarta klasa podstawówki. Mieliśmy parę takich osób, którym nauka niezbyt szła. I pamiętam polonistkę, która się wyżywała na jednej uczennicy za to, że słabo czyta. Stała, wrzeszczała, pomstowała. Ta dziewczyna patrzyła w podłogę zaryczana. Mógłbym wiele opowiedzieć o patologiach szkolnych i nie tylko. A to jeden taki przykład pokazujący, jak się przekazuje patologię z pokolenia na pokolenie, a potem zdziwienie, czemu ci ludzie tacy niedobrzy. Czemu tak drugich z góry oceniają. Ja patrząc na to miałem mieszane uczucia. Czułem podskórnie, że no mimo wszystko za to tylko, że się słabo czyta, nie powinno się dostawać takiej jazdy. Tym bardziej, że widać, że dziewczynie jest bardzo przykro, ona wcale nie robi tego złośliwie. A z drugiej strony, no autorytet, nauczyciel, święta rzecz. Tak byłem nauczony, nauczyciel to święto, świętość. I skoro nauczyciel tak traktuje ucznia za to, że ten uczeń czegoś tam nie umie, no może tak trzeba, może to jest sprawiedliwe. I wydaje mi się, że nieraz dzieci jak się z siebie nawzajem wyśmiewają, to nie wiem, czy to w dużej mierze nie jest po prostu naśladowanie dorosłych, którzy też nie mają tolerancji na inność, na czyjeś wady. Nie chce im się wniknąć, sięgnąć nieco głębiej lub poszukać jakichś bardziej konstruktywnych reakcji. Właśnie, konstruktywna krytyka. Czy to była konstruktywna krytyka ze strony tego nauczyciela? Myślę, że na pewno nie. A to był dyrektor szkoły. Przynajmniej przez pewien czas. I taki przykład daje dzieciom. Ja pamiętam, że na początku nie było ze mną tak źle. Nie, było. Miałem problem bardzo duży z deklamowaniem. Potem już w liceum, nawet z odpowiedziami przy tablicy. Wolałem dostać jedynkę niż odpowiedzieć, a to było w gimnazjum taki okres. Pomyślałem sobie, czy raczej po prostu zachciało mi się, dotarło do mnie, że chciałbym się wczuć w rolę kogoś właśnie takiego, kto nie ma się zaprezentować, a nie umie. Na przykład przeczytać jakiś tekst, wczuwając się w rolę takiego niereprezentacyjnego. I wezmę i spróbuję przeczytać. Uwaga. Wokół Jezusa gromadzili się wszyscy poborcy podatkowi i grzechotnicy, żeby go słuchać. A faryzeusze i uczeni w piśmie mówili z dezaprobatą.
łopatą ten człowiek serdecznie przyjmuje grzechotników i z nimi jada. Opowiedział im więc następującą przypowieść. Jeśli ktoś z was ma 100 owiec i jedna z nich się zagubi, to czy nie zostawia na 99 i nie szuka zagubionej aż do sutku. Kiedy już ją znajdzie, bierze ją na ramiona i się cieszy, a po przyjściu do domu sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłem swoją zgubioną owcę. Mówię wam, że tak samo w niebie będzie więcej radości z jednego grzechotnika, który okazuje skuchę, niż z 99 prawych, którym skucha nie jest potrzebna. Okej. Powiem wam, że się autentycznie zmęczyłem i zasapałem trochę.
Tekst, jak się łatwo domyślić, pochodził z Biblii, konkretnie z Ewangelii według Łukasza, 15 rozdział, sam początek. Niektóre błędy specjalnie zrobiłem, ale powiem wam, że podoba mi się coś takiego. Jak próbuję coś przeczytać profesjonalnie, jakbym chciał przeczytać coś profesjonalnie, a zdarzało mi się, że próbowałem robić za wręcz lektora, nawet się nagrywać. Kosztowało mnie to masę nerwów, a teraz było przynajmniej na luzie. Nie ma to jak specjalnie czasem szurać nogami, jak się idzie, specjalnie się o coś potknąć, specjalnie zrobić coś niedbale, się wreszcie nie bać tego, że trzeba być ciągle porządnym, ciągle dobrze wyglądać, ruszać się w sposób skoordynowany i opanowany. No, wyzwoliłem sobie trochę nerwowości, nerwowo, odruchowo wręcz. Skubię sobie, widzę skórki wokół paznokci. Zaraz rany porobię. To znaczy, że... O, i znów to robię. Znaczy, że spełniło swoje zadanie. Jeszcze nie spełniło, jeszcze spełnia. Spełni to, jak się przestanę całkiem denerwować czymkolwiek. A to dopiero początek. Na razie, do następnego. Jak chcecie, żebym jeszcze coś przeczytał, dajcie znać. No i widzicie, przypomniałem sobie swoją pierwotną inspirację. Przecież Kucę z Bronxu. Polecam i ogólnie całą twórczość pana Dem 3000, czyli Jakuba Dębskiego. Powinienem dać w opisie linki do jego social mediów. Może się komuś spodoba.